Cześć! W dzisiejszym materiale jest również ze mną Michał, tak jak w zeszłym odcinku. Cześć, Bartek. Cześć. I w ostatnim odcinku Michał dość szczegółowo opisał budowę oraz działanie pompki skroplin Revco Combi, ale jak się zapewne domyślacie, nie jest to jedyny model producenta Revco. Jest jeszcze pompka Gobi. I dzisiaj skupimy się właśnie na tym modelu. Zapraszam. Myślę, Michał, że nie będziemy omawiać, skąd się biorą skropliny. Jeśli widzowie nie widzieli naszego ostatniego odcinka, to odsyłamy do niego. Tam tłumaczymy dość ogólnie, skąd się biorą skropliny w urządzeniu i dlaczego ich prawidłowe odprowadzenie jest tak ważne. Skupimy się dzisiaj na drugiej pompce w naszych materiałach, czyli Revco Gobi. Proszę, powiedz nam, co to za model, do czego służy, jakie są różnice między pompką Gobi a Combi. Oddaję Ci głos. Pompka Gobi, najpierw powiem może o tych rzeczach wspólnych, również jest niezawodna, również jest super cicha, również ma dwuletnią gwarancję od uruchomienia. Natomiast różni się wizualnie. To jest ta sama w środku budowa co Combi, natomiast w innej obudowie, do innego zamontowania. O ile Combi służy do montażu ukrytego, do schowania w klimatyzatorze, pompkę Gobi montujemy bezpośrednio pod klimatyzatorem typu ściennego. Jeśli tylko klimatyzator jest w miarę biały i płaski od spodu, ta pompa nam się idealnie licuje. Jeśli chodzi o konstrukcję, to jest sama pompa. Sam silnik jest typu łopatkowego, tak jak w przypadku Combi. Również mamy cyfrowy czujnik, również mamy diodę serwisową, wbudowane mikroprzełączniki do ustawienia wydajności, gniazdo USB do ściągnięcia pliku serwisowego i wbudowany bezpiecznik. Czyli mówiąc krótko, mimo że te pompki wizualnie, diametralnie się od siebie różnią, są zbudowane na tych samych komponentach i tylko wygląd zewnętrzny różni je od siebie, tak? Nawet produkowane są w tej samej fabryce w Niemczech. Rozumiem. Jeśli chodzi o kwestie gwarancyjne, o skład zestawu, rozumiem, że tutaj jest sprawa ta sama jak bliźniacza w przypadku Combi, czyli podkreślmy tutaj naszym widzom 2 lata od momentu... Od uruchomienia. Od uruchomienia bez rejestracji. To dzieje się samoczynnie, samoczynnie zapisuje się w pompce. Czyli pamiętajcie, 2 lata macie gwarancję nie od zakupu, tylko od momentu uruchomienia. Możecie zdecydować się na zakup większej ilości pompek, odłożyć do magazynu, jeśli zamontujecie ją za rok, czy nawet 2. Dla Was jako gwaranta, producenta nie ma to znaczenia. Nie ma znaczenia. Super. Powiedz mi jeszcze, jakie są dodatkowe czy są jakieś zalety względem pompki Combi, którą omawialiśmy ostatnio? Znaczy, myślę, że najważniejszą przewagą pompki Gobi jest jej wygoda w montażu i wygoda w serwisie, czyli z punktu widzenia montażysty, technika, serwisanta, to być powinien pierwszy wybór, nie pompka Combi. Rzecz jasna, nie każdy użytkownik zgodzi się na zamontowanie jej w sposób widoczny, ale każde pomieszczenie wspólne, każda sala konferencyjna, sklepowa, czy tym bardziej pomieszczenie techniczne, aż się prosi o pompkę Gobi. Czyli powiedz mi, Twoim zdaniem, skąd jest taka różnica? Bo wiem, że na rynku polskim no jednak ta pompka Combi, mimo że jest trudniejsza w montażu, no, cieszy się chyba zdecydowanie większą popularnością. Zdecydowanie i jest to generalnie tendencja czy preferencja ogólnoeuropejska. Natomiast w skali globalnej sprzedaż obydwu pompek jest pół na pół. Na takich rynkach jak Stany Zjednoczone, Australia czy w moim regionie Szwecja, to jednak Gobi jest tym pierwszym wyborem. Ta pompka pozwala technikowi zamontować się szybciej i mieć też prostszy dostęp do serwisu. A to jeszcze jakbyś mógł kilka słów, bo rozumiem, że ten serwis tutaj też jest dość ważny i powinniśmy zadbać o szczególnie o czystość, czyli drożność przepływu tego kondensatu, prawda? Czy kluczowym elementem do dobrej i długoletniej pracy pompki jest czystość samego czujnika. Więc
dobra praktyka przy każdym serwisie, raz do roku, a najlepiej przed i po sezonie, pompkę zdejmujemy i wkładamy pod bieżącą wodę, po to, żeby ten czujnik i filtr wymyć w czystej wodzie. Tak, jak najbardziej. Natomiast sam montaż jest rzeczywiście wyjątkowo prosty, bo zwróćcie uwagę, że w zestawie mamy listwę mocującą, na której potem montujemy w zależności od strony, po której pod klimatyzatorem montujemy pompkę, montujemy tackę na skropliny. Tu jeszcze może uściślimy, czyli rozumiem, że do tej tacki skropliny muszą wpłynąć grawitacyjnie? Tak. A z tacki pompka już sobie dalej je przetransportuje. Powiedz jeszcze, jaka jest długość tłoczenia, czyli na jaką, czy wysokość, czy długość ta pompka może te skropliny nam... Czyli od tego punktu, podłączając na tłoczeniu rurkę, mamy gwarantowane aż do 20 metrów tłoczenia, a cała długość instalacji może być aż do 100 metrów. Czyli pionowo do góry 20, a poziomo możemy nawet do 100 metrów, z tego urządzenia te skropliny przetransportować. Dobrze, czyli rozumiem, że pompka jest bliźniacza do pompki kombi, a jej główną zaletą to jest łatwy dostęp przy czyszczeniu i dużo łatwiejszy dostęp w montażu. Także jeżeli serwisanci wahają się, to mają co się bać chyba tej pompki i również tutaj możemy ją z czystym sumieniem polecić. Pompka ładnie nam się licuje jakby z klimatyzatorem, jest niewielka, ale przede wszystkim jest cicha. Pomimo tego, że nie będzie schowana w klimatyzatorze, nadal nie będzie słyszalna, nawet w sypialni. Rozumiem, czyli tutaj tak powielając się, jeśli chodzi o plusy, powielając się razem z pompką kombi, mamy cicha, niezawodna, mocna, jeśli chodzi o wydajność, o wysokość podnoszenia i tłoczenia, również te 2 lata gwarancji, o których wspominaliśmy, i dodatkowo dużo łatwiejszy montaż. Dokładnie. Super. W takim razie chciałem Ci podziękować za te wszystkie informacje. Myślę, że tutaj widzom nie zostawiliśmy żadnych wątpliwości. A Was zapraszam do naszego sklepu coolmarket.pl. Tam na te pompki przygotowaliśmy dla Was specjalne ceny. Jeśli jesteście serwisantami, zarejestrujcie się na sklepie, zadzwońcie do nas, dostaniecie jeszcze dodatkowy rabat. Do zobaczenia w kolejnym materiale.